Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Cieszymy się, że temat zainteresował Państwa i chcecie Państwo dowiedzieć się, jak można wydać książkę w postaci audiobooka, e-booka i książki drukowanej z nami, czyli z Virtualo i Empik Go. Ja nazywam się Agnieszka Adaszewska i w Virtualo i Empik Go zajmuję się pozyskiwaniem treści do formatów cyfrowych. I jest ze mną Wojciech Karkoszka, Rights Manager Virtualo. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ja zajmuję się natomiast pozyskiwaniem kontentu bezpośrednio od autorów oraz od agencji literackich polskich oraz zagranicznych. Tak, i Wojtek będzie właśnie tą pierwszą osobą, do której Państwo będziecie kierowali swoje oferty, więc myślę, że w trakcie będziemy mogli odpowiadać i ja, i Wojtek na Państwa zapytanie, także zachęcamy do aktywnego udziału w webinarze. W trakcie prosimy zadawać pytanie. Jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie? Krótki plan. Przedstawimy na początku proces wydawniczy, jaki stosujemy w Virtualo, jak długo on trwa. Opowiemy o formatach, jakie wydajemy. Następnie dowiecie się Państwo o kanałach cyfrowej dystrybucji, jak to wygląda w aplikacji, w streamingu, jakie są zalety tego rozwiązania. A na koniec pokażemy przykłady naszych realizacji, jednej konkretnie realizacji w trzech formatach, którą zrealizowaliśmy dla jednego z debiutujących autorów. Także zaczynamy. Po pierwsze, do kogo skierowana jest nasza oferta? Kto powinien próbować wysyłać do nas swoje zgłoszenia? Jesteśmy otwarci oczywiście na wszystkie treści. To, co nas wyróżnia, to ten aspekt braku specjalizacji tak naprawdę w stosunku do treści. Autorzy z różnych dziedzin, z różnych gatunków literackich mogą przysyłać do nas zgłoszenia. I tutaj zachęcamy bardzo szczególnie do gatunku, do obyczaju, do kryminałów. To są te gatunki, które u nas bardzo dobrze są odbierane. Klienci czekają na coraz to nowe treści. Wydawcy również mogą korzystać z naszej oferty w różnym zakresie, w różnych modelach współpracy. Zachęcamy również osoby, które tworzą treści, ale nie mają jeszcze sprecyzowanej formy ich wydania. Mogą to być blogerzy, podcasterzy czy influencerzy. Również jesteśmy otwarci na taką współpracę. Wspólnie możemy wymyśleć format, który najlepiej będzie odpowiadał zapotrzebowaniu. Na pewno osobami, które mogą skorzystać na współpracy z Virtualo w zakresie wydawania książki, są osoby debiutujące. Tutaj zapraszam serdecznie właśnie wszystkich, żeby zapoznali się z naszą ofertą. Jeśli jeszcze nie wydawaliście żadnej książki, to jest to dobry moment, żeby przejść przez ten proces z nami, zobaczyć jak szybko działamy, na co może liczyć autor debiutujący. Współpracujemy również z autorami, którzy mają już duże nawet doświadczenie swoje pisarskie, publikują w różnych miejscach u różnych wydawców, ale zachęcamy również, aby pomyśleć o tym, jeśli do Państwa książki, która jest wydana już nakładem wydawnictwa, nie ma audiobooka lub chcieliby Państwo przygotować podcast, który uzupełniałby zawartość książki. Również takie formy właśnie dla tych formatów możemy wspólnie przygotować. Często autorzy zgłaszają się do nas w sytuacjach, kiedy
Przepraszam. Tutaj jest pytanie, czy wszyscy widzą prezentację, bo jedna pani, pani Joanna nie widzi treści. Widać. Widać, dobra. Autorzy dysponują prawami audio, które wracają do nich po pewnym czasie. Jest to też również fajna okazja do takiego odświeżenia książki, treści, wejścia właśnie do dotarcia do nowych klientów. I będziemy opowiadali dzisiaj o tym, jak my jako Virtualo i Empik Go możemy pomóc autorom w wydaniu ich książki. I tutaj będziemy występowali w kilku rolach. Jesteśmy wydawcą i producentem treści audio, jesteśmy też dystrybutorem treści cyfrowych, a wykorzystując naszą platformę e-commerce, jesteśmy również sprzedawcą książki fizycznej. I to szczegółowo opowiemy w następnych slajdach. Dlaczego akurat nasza oferta jest wyjątkowa na rynku, szczególnie właśnie dla początkujących osób, które chciałyby wydać pierwszą książkę? Na pewno to, co nas wyróżnia, to szybkość, sprawny proces wydawniczy. Tak naprawdę 3 miesiące wystarczą nam od momentu dostarczenia tekstu do wydania pierwszej książki w 3 formatach. To jest dla osób właśnie, które nie, do tej pory nie wydawały z książek, może się to wydawać długo, ale z reguły wydawnictwa, planując swój harmonogram, no to te terminy są dużo dłuższe. Nie wiem, Wojtek, jakie ty masz doświadczenie, jak w właśnie formatach takich typowo wydawniczych ten termin wygląda? Z doświadczenia wydawniczego wiem, że od samego momentu przesłania w ogóle propozycji wydawniczej do podjęcia często decyzji i wrzucenia samej książki do tak zwanego planu wydawniczego, zwykle, tym bardziej myślę, że debiutanci mogą to potwierdzić, zwykle jest to kilka miesięcy, od 4 do nawet 6 miesięcy, w takim bardzo podstawowym zakresie tak naprawdę czasu. Zatem my tutaj jako Virtualo, jako Empik Go staramy się odpowiadać i działać na bieżąco, jeżeli tylko pojawia się u nas w skrzynce taka propozycja. Myślę, że zwykle do 2-3 tygodni wracamy z konkretną odpowiedzią, czy jesteśmy nią zainteresowani, czy też nie. Także tutaj te 3 miesiące są takim maksymalnym okresem. Tak, szybki jest proces decyzyjny, czy decydujemy się współpracować z danym autorem, ale również szybki i sprawny jest proces samego wydania książki. I tutaj wracając jeszcze do tego momentu, w którym podejmujemy decyzję, że chcemy współpracować, proponujemy autorowi indywidualne oczywiście warunki na publikację takich treści i najczęściej właśnie wiąże się z umowa licencyjna z zaliczką wypłaconą w momencie podpisania umowy oraz ustaleniem prowizji od sprzedaży, którą wygenerują poszczególne formaty. Zachowujemy również dużą autonomię autora, który ma wpływ na kształt książki na każdym jego etapie. Co jest ważne, w ramach Virtualo realizujemy pełny proces obsługi redakcyjnej książki, czyli wybieramy spośród naszych współpracujących redaktorów osobę, która będzie prowadziła dany tekst z autorem. Jeśli autor potrzebuje większego wsparcia już na etapie przygotowania koncepcji samej książki, również w tym procesie pomagamy. No oczywiście wszystkie kolejne kroki, jak korekta, skład i przygotowanie okładki, głównie właśnie na tym etapie
łączymy zaangażowanie autora, który chciałby, przynajmniej dostaje kilka propozycji okładek, z których może wybrać tę, która najbardziej jemu odpowiada. Oczywiście my też ze swojej strony jako wydawca mamy wpływ na to, decydujący, jaki kształt będzie miała ostatecznie okładka, bo okładka musi też sprzedawać produkt. Otrzymaliśmy pytanie od pani Anny. Jeśli chciałabym sama zaprojektować okładkę i design książki w ogóle, nie chcę, żeby to były białe strony z czarnymi literkami, to mogę. A na pewno tego typu propozycji nie odrzucamy, jeżeli tylko z jednej strony będziemy się w stanie porozumieć co do kwot związanych z ewentualną dodatkową współpracą oraz jeżeli tylko autor zagwarantuje również, że pracuje we wszystkich niezbędnych formatach, w ramach których my później wypuszczamy pliki do druku, to myślę, że na wejściu nie odrzucamy tego typu propozycji. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na szerszą współpracę, aniżeli tylko wydanie samej książki. Często właśnie tak jest, że autor ma swoją już wizję i koncepcję, koncepcję na okładkę, albo ma współpracujące ze sobą osoby, często jakieś zaprzyjaźnione, więc oczywiście jesteśmy na to otwarci. Też korzystamy z tych rekomendacji, jeżeli ktoś chce koniecznie przygotować okładkę z konkretnym grafikiem, to bierzemy to pod uwagę. Tak, i mamy już tę treść, którą przygotowaliśmy redakcyjnie, mamy zaprojektowaną okładkę i możemy wydać książkę w multiformacie. A mamy trzy formaty, czyli mamy audiobook, mamy e-book i książkę drukowaną, ale w modelu druku na żądanie. Za chwilę opowiemy o tym więcej. Jest to bardzo ważne, że te trzy formaty wspierają się. Wspierają się i jeśli chodzi o całą kampanię promocyjną i formaty, co jest ważne, też nie kanibalizują tej wzajemnie sprzedaży, że każdy format ma swojego odbiorcę, później również o tym będziemy opowiadać. Co jest bardzo ważne, szczególnie dla autorów debiutujących, że pracując z nami, wydając książkę w naszym modelu współpracy, otrzymuje autor duże wsparcie promocyjne. Jest to wsparcie, które jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o debiutancki projekt. Kampania marketingowa w ekosystemie Empiku jest bardzo wartościowa ze względu właśnie na sprzedaż i też rozpoznawalność autora. I tutaj korzystamy ze wszystkich narzędzi, jakie mamy. Produkt będzie zaznaczony, jego obecność w różnych formatach, w różnych lokalizacjach naszych stron i będzie to Empik.com, będzie to aplikacja Empik Go i Virtualo oraz social media tych marek, a o kanałach dystrybucyjnych, które są tutaj najważniejszym chyba elementem tej całej układanki wydawniczej, opowiemy za chwilę. Ale otrzymaliśmy również kilka pytań. Pierwsze pytanie jest kolejne pytanie jest od pani Anny. Czy przewidziany jest też wkład własny ze strony autora? Mowa tutaj o wkładzie pieniężnym. Odpowiadamy, że nie. Tak naprawdę my jako wydawca, czyli Virtualo oraz Empik Go, nie wymagamy od autora dodatkowego wkładu finansowego. To tak naprawdę my bierzemy na siebie wszystkie niezbędne koszty związane z wydaniem książki, także możemy traktować nas jako takiego typowego wydawcę, który wchodząc we współpracę z autorem tak naprawdę stara się od samego początku maksymalizować sukces potencjalnych tak, książek. To jest taki model licencyjny właśnie, w którym cały ciężar przygotowania
książki i wsparcia promocyjnego i dystrybucji leży po stronie wydawcy, ale są takie modele, jeśli są tacy autorzy również, którzy prowadzą własną działalność wydawniczą, mają małe wydawnictwo, wtedy możliwa jest współpraca koprodukcyjna, w której ustalamy sobie podział kosztów i przychodów w stosunku do nas i do autora. Z reguły to są współprace już z większymi wydawnictwami przy większych projektach. Po prostu one są bardziej kosztowne i tutaj strony mogą się porozumieć, żeby taki format po prostu współprodukować. Ale rzeczywiście mamy kilka różnych form współpracy z autorami, najczęściej na zasadzie właśnie współpracy licencyjnej, ale też zapraszamy do składania zapytań, jeżeli ktoś ma pomysł na treść, którą moglibyśmy wspólnie wyprodukować, to jak najbardziej zachęcamy. Kolejnym takim pytaniem, które pojawiło się od pani Pauli, przy formacie audio, czy jest to zakup samego pliku, czy jest on możliwy również na platformach odsłuchowych? Myślę, że ta kwestia pojawi się w kolejnych slajdach, ale wyprzedzając, mowa tutaj jest oczywiście z jednej strony o zakupu w tak zwanym detalu, ale również na platformach streamingowych. Następne pytanie od pani Marty. Czy wymagają państwo wyłączności współpracy i czy można wydać książkę, która jest już dostępna na przykład w formie e-booka? Co do zasady, oczywiście ta współpraca wyłączna jest u nas mile widziana, ale jeżeli tylko autor ma przy sobie prawa do e-booka, to tak naprawdę jeżeli tytuł już jest dostępny na rynku i autor chciałby z nami współpracować w pozostałych formatach, to jesteśmy jak najbardziej otwarci również na taką współpracę. Mhm. Kolejne pytanie. Może na chwilę przerwijmy pytania, sesję pytań. Będziemy odpowiadać po kolejnych slajdach, bo one dotyczą również tych właśnie zagadnień, które będą omawiane. Chciałabym teraz przejść właśnie do kwestii zgłoszenia tekstu, którym na podstawie którego mielibyśmy podjąć decyzję o wydaniu bądź nie książki. Przyjmijmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że te argumenty o wydawaniu przez Virtualo i Empik Go książki przemówiły do państwa. Zgodziliśmy się co do formy wydania, co do wysokości zaliczki i przystępujemy do kolejnego kroku. Tutaj troszeczkę wybiegłam, ale krokiem pierwszym jest właśnie wybór książki, więc zacznijmy od wyboru książki, wyboru treści, które nas zainteresują. I tutaj jest wiele sposobów. Przygotowaliśmy dla państwa takie zestawienie idealnego zgłoszenia, jakie autor mógłby wysłać do każdego innego wydawnictwa, więc też mam nadzieję, że się to przyda, bo z pewnością ofert zgłoszeń tekstów wydawcy otrzymują dziesiątki i trudno się przebić ze swoim pomysłem, więc kilka takich właśnie pomysłów, benchmarków przygotowaliśmy dla państwa. Dokładnie tak. Tak naprawdę w pigułce chcemy opowiedzieć, w jaki sposób stworzyć taką dobrą, solidną propozycję, którą później wydawca może w sprawny sposób przejrzeć, ocenić i też odezwać się później do potencjalnego autora z odpowiedzią, czy jest daną publikacją zainteresowany. Z jednej strony na pewno takim podstawowym elementem jest stworzenie dobrego opracowania dotyczącego samej książki. Z jednej strony świetnie byłoby mieć na wejściu krótkie streszczenie tytułu, co do zasady świetnie, gdyby miało ono około maksymalnie dwóch, trzech stron w
standaryzowanym formacie A4, dzięki czemu my jako wydawcy jesteśmy w stanie szybko z nim się zapoznać i jeżeli w tym momencie książka nas zainteresuje, warto byłoby nam również przekazać w takim jednym mailu, w takiej jednej wiadomości fragment tekstu, ewentualnie całą gotową książkę, dzięki czemu po zapoznaniu się z pomysłem na tytuł przez streszczenie będziemy mogli również podczytać sobie sam tekst. Wraz z pisaniem takiego do nas maila z propozycją wydawniczą warto również byłoby na początku w treści takiej wiadomości po prostu napisać, co to za książka, o czym jest, czego dotyczy, czego możemy się spodziewać oraz jeżeli tylko autor już ma pomysł na tytuł lub na potencjalny tytuł, w tym wypadku tytuł roboczy, również warto byłoby to zaznaczyć. W treści takiego maila warto również wymienić gatunek literacki, którego dotyczy tekst oraz to, co również jest naprawdę bardzo ważne, to wskazanie nam potencjalnej grupy docelowej, do której przesłany tekst jest kierowany. Tak naprawdę dzięki temu od razu możemy zobaczyć, czy pomysł autora na tekst, na całą książkę tak naprawdę jest odpowiednio dopasowany z również ze wskazaną grupą, z grupą docelową. A jeśli chodzi o samą prezentację osoby jako autora, to tutaj też jeżeli macie Państwo jakiś dorobek, jeżeli publikowaliście swoje książki, to też linki do nich. Na pewno przydałoby się rekomendacje i recenzje. Wiem, że może być z tym trudno, ale ostatnio otrzymaliśmy takie zgłoszenie, które naprawdę zwróciło naszą uwagę, bo były recenzje, nawet krótkie, ale autorka przekazała do recenzji książkę pracownikom biblioteki miejskiej, którą ma niedaleko, bo to są naprawdę osoby, które czytają bardzo dużo, wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie czytelników, które książki są najbardziej w obiegu. I tutaj naprawdę nie trzeba mieć recenzji od wybitnego recenzenta, blogera z wielkimi zasięgami, ale coś, co rzeczywiście jest szczere i wypływa od strony czytelnika. Więc zachęcamy, żeby właśnie dzielić się wcześniej tymi tekstami i nam w jakiś sposób właśnie pomagać w decyzji. Oczywiście podejmujemy decyzję ostateczną na podstawie zapoznania się z całym tekstem, ale wiadomo, że od czegoś trzeba zacząć zwrócić uwagę, przyciągnąć interesującym opisem. Tutaj z Wojtkiem rozmawialiśmy wcześniej o takim teście windy, który możecie sobie Państwo przećwiczyć dla swoich tytułów. On się wywodzi z czasów bardziej odległych, biznesowych, kiedy nie było maili, nie można było wysłać do redaktora naczelnego czy do wydawcy i po prostu atakowano osoby decyzyjne w windzie, opowiadając jak najkrócej i jak najbardziej atrakcyjny sposób swój biznes. No tutaj biznesem jest właśnie ta książka, którą trzeba dobrze sprzedać i my mówimy, że jeżeli sprzedasz swoją książkę w kilku krótkich zdaniach, tak jak trailer sprzedaje film, to już jest połowa sukcesu. To jeżeli nie wiadomo, o czym jest książka, trudno jest to w taki sprytny, szybki sposób przekazać. To będzie też na pewno trudniejsze w dalszym procesowaniu. Pani Joanna zadała pytanie, jak szczegółowe powinno być streszczenie książki. Tak jak zaznaczyła koleżanka Adriana, że wszyscy wydawcy kochają spoilery i tutaj się muszę z nią rzeczywiście zgodzić. My jako wydawcy
Nie ukrywamy, że lubimy mieć często, mówiąc kolokwialnie, wszystko podane kawa na ławę i w przesyłanym streszczeniu chcielibyśmy wiedzieć z jednej strony, jak pani Joanna zaznaczyła dokładnie, chcielibyśmy znać zarys zakończenia, najważniejsze zwroty akcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie w sprawny sposób stwierdzić, czy to, co otrzymujemy od potencjalnego autora, jest dla nas atrakcyjne, jest w jakiś sposób inne i też ustawia trochę propozycję wydawniczą w kontekście tego, jak będziemy o niej dalej myśleć. Więc tutaj jak najbardziej, im bardziej szczegółowo, im bardziej atrakcyjnie, tym na pewno lepiej. Możemy też poszukać takich właśnie odniesień, benchmarków do innych tytułów, żeby no szybciej to skojarzenie było, z czym mamy do czynienia. Wiadomo, że swojej propozycji nie będziemy reklamować, że to jest jeden do jednego książka danego autora, tak? Ale często są takie określenia, że jest połączeniem powiedzmy właśnie komedii kryminalnej z pazurem jakiegoś autora, który gdzieś jest już rozpoznawalny, jest jego typ pisarstwa w jakiś sposób przyjęty dobrze przez czytelników. Mam pytanie od Steli. Co ze wspomnianych treści powinno znaleźć się w treści maila, a co w załącznikach? A z mojego doświadczenia wiem, że w treści maila najlepiej byłoby umieścić krótkie przedstawienie się, 2-3 zdania o sobie jako autorze oraz krótkie wprowadzenie do książki. Pozostałe elementy, które tutaj wymieniamy, warto nam przesłać, a czy to w osobnym załączniku w formacie PDF, czy też w formacie krótkiej prezentacji plus oczywiście odpowiednich załączników tutaj w postaci, myślę, najlepiej w pliku PDF. Mówimy tutaj oczywiście o streszczeniu książki oraz samym tekście książki lub jego fragmentami, jeżeli tylko są one już dostępne. Pani Mariola jeszcze pyta o książeczkę terapeutyczną dla dzieci, którą napisała. Czy ona również mogłaby być wydana? Właśnie tu wspominałam, że co jest naszą mocną stroną, że nie ograniczamy się do pewnych gatunków treści, że nie jesteśmy wydawnictwem specjalistycznym w ten sposób, że wybieramy treści pod danym kątem. Oczywiście są bardziej popularne gatunki i mniej, ale zachęcam również do tych treści niebeletrystycznych. Akurat terapeutyczna książeczka dla dzieci to jest coś, co bym teraz przyklasnęła pomysłowi, bo wiemy, też obserwując, jak wygląda konsumpcja naszych treści, szczególnie w aplikacji, jakie gatunki, jakiego rodzaju książki są najbardziej i poszukiwane, i właśnie czytane, słuchane, więc terapeutyczne dla dzieci, w ogóle terapeutyczne z takiego zakresu samopomocy w różnych stresujących sytuacjach, sztuka prostego życia, to są tematy, które są poszukiwane przez naszych czytelników. Także zachęcam panią Mariolę również do przesłania swojej propozycji. Z góry odpowiadamy, adresy mailowe będą na końcu prezentacji. Tak. No i teraz przejdziemy sobie już do pierwszego z formatów, o których będziemy mówić. Są to wersje cyfrowe jako audiobooki i e-booki. W ciągu roku jako Virtualo nagrywamy około 600 audiobooków. I to są bardzo różne formaty. Najczęściej rzeczywiście są to produkcje single voice, ale to też wszystko zależy od treści i nie ograniczamy się tylko do wersji tych premium, jak właśnie słuchowiska z pełną obsadą, tylko do książek, które no, są skazane na sukces. Takim przykładem właśnie pozycji, która ukazała się w formie słuchowiska, jest Gra Luizy, projekt, który
powstał na podstawie pracy konkursowej w naszym konkursie na scenariusz audiobooka. Także tych wersji jest sporo. Na pewno będziemy dopasowywać właśnie do rodzaju treści. Są też wersje premium, które są takim połączeniem single voice'a z dodatkowym udźwiękowieniem. Możemy długą książkę podzielić na odcinki, zrobić z niej serial, jeśli taka forma będzie akurat tutaj pasowała. Co autor zyskuje współpracując z nami? Blisko współpracujemy właśnie przy produkcji już audiobooka. Z reguły przesyłamy kilka propozycji, powiedzmy 5 głosów wybranych przez nasz dział produkcji do wyboru. To są rekomendacje, a autor ma ten wpływ, możliwość, żeby wybrać sobie, kto będzie czytał jego książkę, bo wiemy, że autorzy właśnie przywiązują się do tych głosów. Jeżeli są tytuły w serii, to już musimy być konsekwentni i zaproponować takie głosy, które pociągną tę serię dalej. Mamy w bazie prawie 200 głosów kobiecych i męskich. Są to bardzo dobrzy lektorzy z profesjonalnym przygotowaniem, również aktorzy, którzy na co dzień grają w serialach, sztukach teatralnych i są rozchwytywani do wielu projektów. Mamy też tę przewagę, że nagrywamy we własnym studiu nagraniowym w Warszawie, ale tych produkcji jest tak dużo, że rzeczywiście musimy korzystać z zewnętrznych studiów nagraniowych, ale tutaj już z całej Polski. Także jeżeli jest okres, w którym nasze studia i studia warszawskie są przeciążone, jesteśmy gotowi nagrywać tak naprawdę wszędzie. Fajną rzeczą jest to, stąd ta obecność właśnie w studiach w całej Polsce, że autor, który bardzo chce wystąpić w roli zapowiedzi, w formie zapowiedzi przygotować takie wideo, zapraszamy chętnie do studia, można wystąpić z lektorem wspólnie, zaprosić słuchaczy, czytelników na premierę audio w Epic Go. Mamy też doświadczenie z autorami, którzy czytają swoje treści, chociaż to jest już temat na osobny webinar, ale jest taka możliwość w zależności właśnie od warunków głosowych. Za każdym razem po prostu sprawdzamy, czy takie nagrania będą mogły być zrealizowane w takiej formie. Współpracujemy z najlepszymi lektorami, najbardziej pożądanym lektorem tutaj pewnie nie zdziwicie się Państwo, ale większość autorów chciałaby, żeby ich audiobook przeczytał Filip Kosior. I gdybyśmy mogli go wziąć na wyłączność, to by czytał nasze audiobooki od rana do wieczora, więc musimy rzeczywiście mieć szeroki wybór, ale taka możliwość jest. Okej, przechodzimy. A i również format konwersja plików do formatu EPUB-MOBI, czyli już całościowe przygotowanie łącznie właśnie ze wszelkimi formatami okładek do wgrania w systemy dystrybucji. Teraz przejdziemy do drugiego formatu ważnego, druku na żądanie, bo każdy autor cieszy się, że jego produkt jest dostępny w sprzedaży, też dobrze się sprzedaje w cyfrowej dystrybucji, ale ta właśnie książka fizyczna jest czymś, co jednak ma znaczenie i my też chcemy taki format zaoferować. Mamy opcję wydruku książki w systemie POD, czyli właśnie po polsku mówiąc druku na żądanie. Jak to działa? Tak naprawdę użytkownik, klient sklepu ma ten produkt dostępny po prostu na stronie sklepu, zamawia go z dostawą na wskazany adres, ale książka nie jest wysyłana z magazynu, tylko
zamówienie trafia wprost do drukarni i tam ten jeden egzemplarz, który właśnie został zamówiony przez jakiegoś czytelnika, zostaje dla niego wydrukowany i bezpośrednio wtedy już z drukarni dostarczany na adres wskazany w zamówieniu. Czyli tutaj skracamy sobie drogę do takiego zamówienia. Czas realizacji to jest 5 dni, to jest trochę dłużej niż te standardowe do 48 godzin, ale to pozwala nam rzeczywiście włączyć dużo, dużo książek, tytułów, które no inaczej nie miałyby szansy tak naprawdę w e-commerce, na jednym z największych właśnie e-commerce'ów w Polsce, Empik.com, zaistnieć, bo jest jednak bariera dystrybucji, która szczególnie małe nakłady tytułów, no, staje się to nieopłacalne, bo proces właśnie logistyczny magazynowania, obsługi tego od strony dystrybutora, no, nie zostawiałby wiele tutaj samemu autorowi. Zresztą takiej współpracy raczej bezpośrednio dystrybutorzy nie prowadzą. Więc tutaj jest fajna opcja. Moja książka w Empiku, owszem, ona nie będzie w salonie na regale, ale będzie dostępna w Empik.com. A teraz, jak wszyscy wiemy, ten segment, kanał dystrybucji poprzez e-commerce bardzo, bardzo dynamicznie rośnie. Więc mamy te 5 dni na wysyłkę. Książka jest widoczna na jednej karcie produktu. Tutaj widzą Państwo trzy formaty: audiobook, MP3, e-book i okładka miękka. Dlatego też mówimy o sytuacji, w której formaty się nawzajem wspierają, bo użytkownik trafia na taką kartę produktu i on decyduje, co wybierze. Są też takie sytuacje, w których istnieje już książka fizyczna, a my tylko autorowi dogrywamy ten audiobook i wtedy on też jest tutaj podpięty na kartę jednego produktu. Nie ma takiej sytuacji, kiedy te formaty konkurują, ale one rzeczywiście, jeżeli mamy promocję dla formatu audio, przekierowywane są na jedno zamówienie. Okej. I pewnie zastanawiają się Państwo, jak taka książka wydrukowana, jeden egzemplarz wygląda. Nie drukujemy jej bynajmniej na drukarce u siebie w biurze, ale przypadkowo mam kilka takich książek, które chciałabym pokazać, jak wyglądają. Jak drukujemy, bo to pewnie też ciekawi wielu autorów i ten model budzi takie zainteresowanie, czy ta książka na pewno będzie pełnowartościową książką. Otóż tak, jest to książka wydrukowana, najczęściej drukujemy w formatach A5, B5. To są takie typowe właśnie formaty książkowe w oprawie miękkiej, na razie bez skrzydełek i na razie w folii matowej. Ale jest papier offset creamy, który naprawdę niczym się nie różni od wszystkich innych książek, które możecie Państwo zobaczyć w księgarniach. Oczywiście to nie wydajemy w ten sposób takich specjalnych wydań typu albumy, papiery na papierach kredowych. To są po prostu książki, które są zwykłymi książkami właśnie do niespecjalnymi wydaniami. Środki są czarno-białe, możliwa jest również opcja w kolorze, ale to już wychodzi poza standard i rzeczywiście te koszty przy tych opcjach kolorowych są dużo droższe. Tutaj autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z drukiem. Po prostu jest to zamawiane i finansowane przez wydawcę, czyli przez nas. I w ten sposób udało nam się już sprzedać 20 tysięcy książek. Mamy ponad 1000 dostępnych tytułów w tej ofercie. Korzystają zarówno autorzy, jak i wydawcy, dla których jest to opcja taka supportująca w przypadku wyczerpania się nakładu danego tytułu, kiedy no nie trzeba czekać na zebranie akurat zamówień na większą ilość, powyżej 1000 powiedzmy, bo to niżej nakładu się nie bardzo opłaca zamawiać.
Również takie sytuacje, kiedy książka dostaje nagrodę, powiedzmy, jakieś wyróżnienie, no to wtedy ona automatycznie znika z półek sklepowych, ale jeżeli mamy, wydawca ma wgrane pliki, może w każdym momencie sobie uruchomić taką sprzedaż i dopóki nie, nakład nie zostanie uzupełniony, no to klient ma możliwość zamówienia. No a w ogóle audio jest taką też, wersje cyfrowe są dobrym rozwiązaniem, bo one zawsze są dostępne, więc to na plus. Ok, teraz mamy już etap, w którym przygotowaliśmy książki do wydania. Mamy wersje cyfrowe, mamy fajnie nagranego audiobooka i przygotowaną do druku książkę. I pytanie autorów, a gdzie ta moja książka będzie dostępna? Gdzie ją będę mógł, w jakiej postaci kupić? Tak naprawdę czytelnicy, gdzie mogą ją znaleźć? Więc przechodzimy do kanałów dystrybucji. I tutaj mamy trzy nasze kanały dystrybucji empikowe. I książka w sprzedaży w formacie cyfrowym będzie dostępna na trzech platformach. Na empik.com, na empik.go w aplikacji i w Virtualo. I empik.com oferuje tutaj możliwość zakupu sprzedaży jednostkowej i audiobooka i e-booka. To samo Virtualo jest sklepem ze sprzedażą jednostkową. A Empik Go to platforma streamingowa, w której użytkownicy, płacąc abonament, mają dostęp do wszystkich treści. Mogą korzystać ze wszystkiego, co znalazło się w aplikacji, w tym płatnym dostępie. Jeśli chodzi o Virtualo, to tutaj muszę dodać, bo też z pewnością pojawią się pytania, czy ta moja dystrybucja nie jest przypadkiem za wąska, gdzie ja dotrę poza wasze kanały. Otóż Virtualo to również hurtownia produktów cyfrowych, z której korzystają inne sklepy zewnętrzne, pobierając content na swoje platformy. Więc mamy tutaj szereg sklepów właśnie zewnętrznych typu Gandalf, Tania Książka, Świat Książki, które korzystają z zasobów naszego portfolio i zewnętrzna dystrybucja jak najbardziej jest możliwa. Oczywiście zastrzegamy sobie okresy wyłączności, w których produkt będzie dostępny tylko w naszych kanałach, ale jesteśmy również poza naszymi kanałami. A książka nadrukowana na życzenie w sprzedaży jednostkowej, oczywiście w e-commerce na empik.com. Chciałam zwrócić uwagę na właśnie jeden z najważniejszych, naszym zdaniem, kanałów dystrybucji, a mianowicie aplikację Empik Go. Tak naprawdę obecność tej aplikacji jest wielką szansą dla szczególnie właśnie debiutujących autorów treści, znalezienie się w takiej sytuacji, w której jest niska bariera zaryzykowania kupna treści, których nie znam, autora, o którym do tej pory nie słyszałem. Wiadomo, że użytkownicy korzystają ze wszystkich treści w ramach swojego abonamentu i no, nie muszą decydować, nie jest to decyzja obarczona ryzykiem, w którym kupią tytuł, który nie przypadnie im do gustu. I naprawdę nasi użytkownicy bardzo, bardzo eksplorują treści. Przechodzą, korzystają z różnych gatunków, i z e-booków, i z audiobooków. Także to jest grupa najbardziej aktywnych, najdłużej słuchających i eksplorujących content użytkowników. I dlatego też chcemy podkreślić, że obecność w aplikacji, w tym modelu streamingowym jest o tyle fajna i też nie zagrażająca innej sprzedaży, że to są inni użytkownicy, bo użytkownik, który nie czyta dużo, wie konkretnie, co chce przeczytać, czeka na konkretną premierę, a być może zdecyduje się na zakup pojedynczego pliku, bo no, on nie czyta dużo, bo nie ma czasu, bo ma konkretne zainteresowanie. Natomiast dużo osób, szczególnie młodych, którzy akceptują właśnie ten model streamingowy, bo mają abonamenty na różnego rodzaju treści, na filmy,
na audiobooki czy muzykę. Naprawdę korzystają w ten sposób, odkrywając nowe treści, więc efekt skali, jaki daje nam obecność w abonamencie, no pozwala w dużej mierze osiągnąć właśnie ten wynik finansowy na sprzedaży treści w aplikacji. I tutaj jest naprawdę, my obserwujemy i mówimy wydawcom i autorom, że aplikacja nie kanibalizuje sprzedaży jednostkowej i też widzimy w takich sytuacjach, kiedy produkt na premierę jest tylko dostępny w opcji download, a po jakimś czasie trafia do streamingu, czyli tam jakby potencjał sprzedaży tej jednostkowej został wyczerpany, po czym dołączamy sprzedaż abonamentową i nagle jest wielki pik, bo wszyscy, którzy mogą, są to potencjalni użytkownicy, po prostu chcą sprawdzić dany tytuł, więc jest większa szansa na sukces sprzedażowy w tym modelu. Jeśli chodzi o rozliczenia, bo też wielu wydawców i autorów pyta, jest to bardzo przejrzysty model, w którym jeden klient jest przypisany do odsłuchania. Jeden odsłuch to jest jeden klient, czyli nie łączymy w jakiś sposób zawalowany tej konsumpcji. I są rzeczywiście niższe stawki w sprzedaży abonamentowej, ale wolumen robi swoje. Tutaj jest jeden klient, jeden odsłuch i jedna przypisana danemu produktowi stawka. Więc jeżeli będziecie Państwo właśnie rozważali sprzedaż produktów cyfrowych, zawsze warto myśleć o abonamencie jako tym dominującym w formacie kanale dystrybucji. Ok, i teraz mamy jeszcze kilka slajdów z przykładami, jakie zrealizowaliśmy w Virtualo. Akurat wybrałam taki wdzięczny przykład, mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Case study z tytułem 365 dni Grażynki, które jest pastiszem. Wiadomo czego, a tytuł był dostępny w takiej pierwotnej wersji na Wattpadzie, więc tutaj też nie wiem, czy są z nami osoby, które publikują na tej platformie, ale właśnie ten kierunek ku wydaniu pełnoprawnej już książki z Wattpada jest widoczny, widzimy zgłaszających się autorów. Autorem książki jest Michał Biarda i ten projekt zrealizowaliśmy od momentu otrzymania pierwotnej treści przez 3 miesiące. Premiera miała miejsce 30 lipca i książka ukazała się w tych trzech formatach. I jak wyglądała współpraca z autorem? Tutaj rzeczywiście autor był mocno zaangażowany w cały projekt i taki tytuł został bardzo mocno, jego obecność zaznaczona we wszystkich naszych platformach. Przede wszystkim ekspozycją w aplikacji. Ja tutaj podaję tylko przykładowe zrzuty, ale tak naprawdę w różnych formatach banerowych książka była wspierana. Mamy również dla każdego autora przygotowaną, dedykowaną taką grafikę z kodami do aplikacji, którą sami mogą też dystrybuować do swoich czytelników. Wtedy wiadomo, że osoby zaprzyjaźnione, obserwujący czytelnicy, kanały social media będą na pewno ciekawe i chciały skorzystać z tej okazji. Przygotowaliśmy też wysyłkę kreatywną do blogerów i tutaj wspólnie wytypowaliśmy nazwiska osób, które mogłyby się znaleźć na okładce tej książki. No, liczyliśmy właśnie tutaj na pozytywny odbiór z przymrużeniem oka i rzeczywiście takich szereg okładek wydrukowanych fizycznie zostało wysłanych do wybranej grupy blogerów. Też liczymy na zaangażowanie autorów w samą promocję. Tak naprawdę nie przerzucamy tego obowiązku, ale
współpraca jest mile widziana. Tutaj Michał Biarda był bardzo aktywny rzeczywiście na swoich mediach społecznościowych, robił odliczanie do premiery, wrzucał posty informujące o tym, że tytuł wpadł na topkę Empiku, to było bardzo miłe. Takie miłe zaskoczenie i dla nas, i dla autora. I jeszcze jeden element, który też wykorzystujemy jako materiał taki promocyjny, wsparcie dla naszych tytułów, a mianowicie wideo. Chciałabym Państwu pokazać takie krótkie wideo, dwuminutowe, tylko muszę się przełączyć, zamknąć tą prezentację i odpalić sobie wideo. Mam nadzieję, że będzie widać. Najbardziej przypadł mi do gustu ogolony na łyso mężczyzna, umięśniony jakby uciekł wprost spod dłuta Michała Anioła. Siedział z nieco brzydszym kumplem przy stoliku w ogrodzie, pół nagi i prężył się w słońcu, jakby specjalnie dla mnie. Choć był ode mnie oddalony o dobre 30 metrów, widziałam każdą kropelkę potu spływającą po jego ogolonej klacie. DJ w mojej głowie momentalnie przełączył Despacito, czy co tam w niej akurat grało, na muzyczkę rodem z filmów erotycznych. Poczułam przyspieszone bicie serca, gdy mój młody Bóg chwycił za szklankę z piwem i zaczął powoli wysączać jej zawartość. Wiele bym dała, żeby być tą szklanką, żeby to we mnie tak zatapiał swe pełne usta i żeby to moją wilgoć spijał tak chętnie, jak ten swój bursztynowy trunek. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Ptasińska i miałam tę przyjemność przeczytać audiobooka książki Michała Biardy pod tytułem 365 dni Grażynki. Ta książka jest surrealistyczna i naturalistyczna zarazem, ale jest przede wszystkim książką niesamowicie przezabawną. Ja nagrywając tego audiobooka naprawdę wielokrotnie musiałam się powstrzymywać przed wybuchami śmiechu. To jest historia mocno inspirowana tą, którą znamy z powieści Blanki Pińskiej, jednak bohaterką jej 365 dni Grażynki nie jest modelkowata Laura, piękna brunetka o idealnych kształtach, pięknej buzi, tylko z krwi i kości Grażynka dziewczyna jak każda inna, jak my wszystkie. Trochę pulchna, z dużą ilością kompleksów. Myślę, że bardzo łatwo będzie nam się, wielu z nas, utożsamić z tą bohaterką. Ma ona wiele w sobie życia, emocji, naturalnych reakcji fizjologicznych, które naprawdę napawają absolutnym rozbawieniem. No dobrze, nie będę może więcej mówić na ten temat, żeby nie powiedzieć za dużo. W każdym razie zachęcam Was bardzo serdecznie do wysłuchania audiobooka powieści Michała Biardy 365 dni Grażynki w moim wykonaniu. To była Katarzyna Ptasińska, czytająca 365 dni Grażynki. I widzą Państwo, że też no jest duże zaangażowanie naszych lektorów. Akurat tak staramy się dobierać, żeby one były zgodne też z samą osobą lektora, żeby można było wykorzystać to właśnie w materiałach promocyjnych. Więc tego typu materiały powstają. To akurat było nagranie z naszego studia z Warszawy. Okej. Takich projektów i innych, mniejszych i większych, zrealizowaliśmy już w Virtualo ponad 1000. Współpracujemy z największymi wydawcami, małymi wydawcami i bezpośrednio z autorami. Niedawno dołączyło do nas naprawdę kilka zacnych nazwisk autorów, również dzięki Wojtkowi. Więc Wojtek jestem pierwszym kontaktem, do którego Państwo będziecie kierowali swoje zgłoszenia. Wojtek, coś jeszcze od siebie? Z jednej strony to ja zazwyczaj odbieram Państwa zgłoszenia, z drugiej strony również to ja często wyszukuję autorów, z którymi chcielibyśmy współpracować. Ewentualnie domyślamy się, że prawa do książek już wydanych prawdopodobnie wróciły do autora, a w książkach wydanych kilka lat temu tak naprawdę często widzimy ciągle bardzo duży potencjał na
drugie życie takiej książki, tym bardziej jeżeli książka już jakiś czas temu była na rynku zauważona, to mamy świadomość, że czytelnicy bardzo często lubią wracać do znanych sobie tytułów. Tutaj między innymi takim przykładem jest seria pani Bogny Ziembickiej Droga do Różan, która już może była wydana kilka lat temu, ale tak naprawdę nie tak dawno nawiązaliśmy kontakt z autorką i kolejne tomy ze wspomnianej serii powoli nagrywają się i wpadają do naszej platformy Empiko. W kolejnych tygodniach i miesiącach książki będą również dostępne w formie e-booka oraz druku na żądanie. Także tutaj mamy też przykłady takich współprac przy tytułach premierowych, które autorzy wydają nakładem z wydawnictwem. Takim przykładem jest autorka Agnieszka Lis, autorka książki Guziki. My wydaliśmy audiobooka do książki równo z premierą, chociaż premiera książki była w zupełnie innym wydawnictwie. Także takie rzeczy też są możliwe. Okej, to byłaby ostatnia rzecz, jaką mieliśmy do przekazania Państwu podczas dzisiejszego spotkania. Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do kontaktu do mnie i do Wojtka na maila. Chętnie poznamy propozycje wydawnicze i mam nadzieję, że uda się przynajmniej niektóre z nich zrealizować. A pytanie tutaj jeszcze do wszystkich osób zgromadzonych. Czy są jeszcze jakieś do nas pytania? Bo jeszcze mamy tak naprawdę kilka minut, więc chętnie na nie odpowiemy. Jeżeli nie ma pytań, to zachęcamy właśnie do już indywidualnego kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Trzymamy kciuki za wspólne projekty. Dziękujemy.